Najbardziej lubię jak goście, którzy w ryj nie dostali, wypowiadają się na ten temat, co ma dostać w ryj, no nie? Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał, będzie ma fakra. Idziemy ostro, idziemy po zwycięstwa. Będą bici, będą leżeć, będą płakać, niektórzy nawet będą wymiotować. Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał, nawet może będzie wymiotował. No i tam się podśmiewał. No ja mówię, żebyś ty nie potrzebował tego wiadra, kolego. Krystian Pomidar Pudzianowski. No co, no nawet nie zdążył być bity i płakać, bo nie wyszedł do trzeciej rundy, ale to mówię, cierpliwy, to i do trzeciej rundy nie wyjdzie. Ja jestem tylko trenerem Szymona Kołeckiego. Oczywiście jestem obco skóry i skóra mi spierdala, wszystko powiedziawszy. Będzie leżał, będzie płakał, będzie bity. 300 osób stoi w kolejce. Panie Mirku, my pana popieramy, walcz pan z kelnerem, kelnerzu! Zresztą podobno trener Josz powiedział, że nie dadzą zarobić Oknińskiemu, bo po prostu nie chcą znowu przegrać z Oknińskim. Dobre. Nie mam szacunku dla Pomidera, jeszcze pokazał się w tej walce, że on jest cierpliwy i nie wyjdzie do trzeciej rundy. Nie? Trener Jolt słyszałem, że powiedział, że żadnego zawodnika z WCA nie da naprzeciwko zawodnika Akademii Sportu Walki Wilanów, ze względu, że nie da zarobić Oknińskiemu złotówki. Ja uważam, że to nie chodzi o to, że zarobić. Chodzi o to, że wie, że w większości walk jego zawodnicy przegrają i nie wytrzyma tej szydery mojej. Bo był cierpliwy i nie wyjdzie do trzeciej rundy. Więc oni na kolanach pełzają przed panem Lewandowskim, a ja po prostu nie będę pełzał i taka jest różnica między nami. Ja mam jaja, oni mają wydmuszki. Trudno. I WCA, gdzie ma zawodników UFC, gdzie ma Pudzianów, gdzie ma wszystko, nie mogą zebrać 1000 zł. To jest po prostu, to jest dopiero patologia. Jest okej, okay. Dzięki Maciuś, Maciuś Kawulski jest DB. Tam pam pam, kubka rozwala. No i chwilę się poprzechowaliśmy, trochę kolan, trochę kolan. Jestem zwycięzcą, a zwycięzca jest łatkawy. Dziękuję.